Jednak ktoś chyba grzeje puchę. Ktoś chyba grzeje puchę. Zaraz obczajmy, tu mam berecik Alfa Laurena. Witam serdecznie. Witam pana serdecznie. Ze spacerniaka dopiero wracam, byłem na robotach. Chcieliśmy dzisiaj drewno dla pani Su. A no chyba, że... No dobra, no to zapraszam. Tak, tak, dopiero mnie wypuścili. Co dzisiaj na obiad? Grochóweczka? I przecier? No, tego... Cały dzień w robocie, jestem głodny. Coś tam jest takiego. Dziękuję panie strażniku. Jak tam w ogóle robótka? Która dzisiaj zmiana? Wcześniej pana nie widziałem. No, ja dopiero, wie pan co, na służbę wchodzę, bo kurde... Tak. Siemanko, Bruno Johnson. Śpi cały dzień. Oj, tak. A jakieś dobra. Świeżaki doszły? Świeżaki jakieś doszły, czy coś? No dużo jest tych świeżaków, panie Logenko. Dużo świeżaków, no aha. Jak tam, potrzebuje pan jedzenia, picia? Może tak. Ty no właśnie ogarnąłbyś mi jakieś jedzenie, jakieś pićku, jakąś no to wodę. No podejść do tego. Do naszego kochanego Meksykańca. Obiad akurat zrobił. Tak, prosta sprawa. No. Panie Loga. I co, będzie coś z tego? Właśnie, obiad jest. Obiad? Już stołówkę otworzyli? No to ja z chęcią bym się przeszedł. No to zapraszam. To mnie nie przeszukuje nic, jest prawda? Podejdź do naszego ulubionego Meksykańca. Tak, dzięki. To w ogóle mnie nie przeszukuje. Pst! Mauricio, masz może ogarnąć jakąś kosę? Albo tą łyżkę? Mogę ogarnąć tą łyżkę? That's Richard Boy. Miłej gierki, papciu. Pozdrawiam serdecznie. Ty, on ma tylko kawę. Złotych. Wow, dziękuję za 4 dyszki. On ma tylko kawę, ty weź mi zegar. Mówię, że mi tylko kawę może wydać. Ty, Meksykańcu! Juan. Co to jest po prostu może do niego Juan mów. No. Panie Juan! Co jest to? Ogarnąłbyś mi jakieś żarcie, bo serio, przymieram głodem. Cały dzień wziąłem te deski. Deski ciąłem, kurwa. Ty normalnie gadzina mnie puszcza. O! Aha. Zgasło światło. Ty, zgasło światło. To mnie przecież nie widzi. O, tutaj jest panu. Szukałem pana, myślałem, że pan zniknął. Kurka wodna. Zgasło światło i cała elektryczność. Słabo sytuacja, panu. Ty nie mam żadnej klamki. Dobra, no to chyba nie wiem, wracam do Zeli najwyżej. Tak, po prostu, proszę. Wezmę pana na obiad, może chłopak coś... Nie no, jest w porządku, to ochroniarz, nie będę go napierdalał. Bartek, zatem mam paralizator. Siemanko, papciu, ostatnio minęło... O, jest ciemno, nie widzę co się dzieje, wiesz, wariacie? Która trzymaj moja cela? Mordo na karton monsterów w hapsie. 100 złotych. O, dziękóweczka, wariacie. Ty, co się stało z zasilaniem? Czemu jest ciemno w całym pierdlu? Właśnie nie wiem, będę musiał sprawdzić. Bo pewnie wyjebało w całym Los Santos. Ty, sprawdź korki, wariacie. Ja tu poczekam, wiesz, się w sumie nigdzie nie ruszam, panie strażniku. 5 złotych. Dziękuję za piąteczkę, dziękuję za donaty, dziękuję za donaciki. Jesteśmy w takiej ciemni, w takiej można powiedzieć próżni. Ledwo widać łóżka. Więc chyba trzeba wyjść z serwerka, tak mi się wydaje. Jak? No tak, panie. No wie pan co, sprawdzę, no także no musiałby pan podjechać jak najszybciej, bo kurde, elektryczność nam siadła. Elektryczność siadła? No, zapisuj od pan Medzi to naprawi. A jaka to fakturka będzie? A to wszystko na tego, na urząd, dobra. No i dzięki wielkie. No, dobra. Szefu! Jak tam ogarnąłeś to? Ta, za 5 minut powinien ten. Okej, okay. A na spacerniak po tej awarii można wyskoczyć jeszcze? Ta, spokojnie. W sumie trzeba ci sprawdzić ile ci zostało Logan. No, to moje ostatnie 10 miesięcy, 10 miesięcy od siatki. Oni na meczu byli tak zaskoczeni, jak kurwa drogowcy na zimę co 25 wyłapałem. 5 złotych. Za niewinność. Byłem po prostu w miejscu zdarzenia, gdzie coś się, wiesz, coś się stało. No i mnie zawinęli, przypili, przybili mi to po prostu. Czyli jak każdy tutaj, za niewinny. A ty to sam jesteś? Koleżanka jeszcze jest. Koleżanka jeszcze jest! A co ze mną dożywocił, ta? Ty to weź tu ją ogarnij. Pobajerzymy sobie we dwójkę. Przecież nuda na celach. Na tym bloku nic się nie dzieje. Możemy... Jakbyś był na bloku C, to byś ocipiał. Tutaj jest luzik. Tak. Byłem tam niestety. Tylko strażnik. Tak, straszny blok. Największych pojebów. A tutaj siedzą ci mieszki. Po prostu przypadkowi ludzie. Jak wróci na bron, mogę cię na pralnię zabrać. Wiesz, no, na pralnię? Dobra, jasne, dzięki. A ile zarobię na takiej pralni? A nie chciałbyś przemycić, kurwa, paczki szlugów na ziomka?
A, to na sektor D? Na tym, na spacerniaku mogę ci dać, może jak chcesz coś z tym zrobić. Ale, okej. A nie miałbyś może obstawić szluga teraz? Mam to na spacerniaku, zły. Tak tu przypał, nie? Tu przypał, jasne. No, dobrze kminisz, dobrze kminisz. Bartolini. Tak, totalnie. Siemka piątka od MN. Pozdrow Batuchana. Pięć złotych. Pozdrow Batuchana, wariacie. Tak, jasne. O kurczę. No i wywaliła nas, więc będzie minutka przerwy, kochani. No jestem. Tylko znowu mnie wyloguję na zewnątrz, na spacerniaczku. O, już wieczór. Na nut pewnie wyjdę już. Na nut mnie puszczą. Panie strażniku! Już wracam. Wracam z tego wychodka. Możecie mnie już puścić? Musimy go poczekać na głośno mówiącym. Halo, panie strażniku! Hop, hop, hop. Panie strażniku, słyszę, pan tupta tutaj gdzieś daleko. Panie strażniku! Cholipcia! Gdzie jest ten, kurwa? Gadziosz! Halo? Przepraszam, kończy mi się za chwilę wyrok. Chciałbym tylko odebrać rzeczy, pakunek. Rzeczy, które zostawię, marynarkę i spodnie galowe. Ale wszędzie pozamykane, nikogo nie ma. Jest przypał. Nie przyszedł jeszcze? Panie Logan? Halo? Już do pana idę. Już końcówa mi została, wariacie. Dobra. Tychono tu, pogadamy. Jest sprawa. Czułem cię. Co, mordzik, z tymi szlugami chodzi, chcę tutaj przy kamerach. No spokojnie, jeżeli chcesz zapalić. Tak, nie mógłbyś zajechać troszkę więcej szlugów? Na przykład tak 12? Żebym paczkę sobie zrobił z kartonika i opierdolił to pod ceną? 10 mogę ci dać. 10? Dobra, 10. Będziesz miał przysługę u mnie. Ogarnę ci, co ci potrzeba. Proszę bardzo. No to sobie jednego przypierdolę. Ty, a nie miałbyś zajechać jeszcze za Polary? Bo jest problem, jakaś w ogóle nie mam takich rzeczy. Do zwrotu oczywiście. Tak, proszę bardzo. Musimy sobie zobaczyć. A, można puścić dyma. 13 miesięcy za mną. Skrócili mi wyrok ogólnie. Wiesz, dobre sprawowanie, no, robota tutaj na tartaku. Więzienny tartak. Wiesz, oni od drewna nie opierdalają? Siedzisz cały dzień, masz co robić. No barfucha. I skrócili mi 10 miechów. Chyba w ogóle teraz idę w tartak. W tartak i taksówkę. Na taksówkę wracam do roboty i na tartaku mnie napierdalą. Zajebista robota. Siema. Mój ziomek Banaś, a twój wielki pan ma dziś urodziny. Złóż mu proszę na serdeczniejsze robota. Życzenia. Z gór dzięki, wariacie. Będzie składane, 25 zł. Będzie składane dzięki z 25. Z niektórymi się da fajnie dogadać. Ogólnie może poznać miasto, to jedno. No i dodatkowa robota, jakaś sprzedaż, jakiś dowóz, rozwóz. Powiedz mi, ty już długo jesteś klawiszem? Troszkę jestem. Ile już tu siedzisz? Za długo. A, to wiesz, z osadzonymi to ci może, wiesz, odjebać na banie, wiesz o co chodzi. Codziennie widzisz tyle bólu, zła. Bałtów, nie bałtów, no tak jest. Ja cię kręca. I sam cały czas oddzielę, sam jesteś, nie widziałem tu nikogo do pomocy. Wiesz co, jeszcze jest druga strażniczka, ale... No właśnie, gdzie ta paniuśka jest? Chętnie bym ją poznał, wiesz, przed wyjściem. No w pralni, mogę ci w sumie zabrać, żeś popracował chwilę. A to ona na pralni jest? Tak, bo na dożywotniakiem siedzi. Baba na dożywotniu? To jedziemy. Ona z gościem na dożywocie siedzi. A, pilnuje go? Tak. O kurwa. Dobra, to jakbyś dał radę mnie nam zabrać. Zobaczył mu co u niej, zbadał mu temat, bo nie widziałem tu nigdy klawiszki, wiesz? Czyli 17 do 28. Dum. Kiedy FIFA pozdrawiam. 5 złotych. Mogłoby się zapytać, no nie wiadomo, zobaczymy. Czy białka wkładamy też na pralnię, czy tak nie? Tak, pralnia, znam się. Dobra. A, Bruno Johnson dalej cały dzień śpi. Co za gość? No to nic nowego, on tu na. 17 odbiór.
54. Już tu obczają te drogie ucieczki, który kiber wykręci, żeby wyjść dziurą. Dzień dobry. Dobra, w skrócie. Wiesz od pana Mariana coś? Pracę? Od pana Mariana. Witam, panie Marianie. Najpierw do Skadi musi porozmawiać. Aha, no tak. Ta, z kim porozmawiać? No niech se robi, jak chce. Sepciowu. Siema, Tawciu. Tak, mi nie mam okres, można powiedzieć, 8 miesięcy, więc mogę porobić trochę, mogę pomóc, przydać się. Robi nam dnia tak jak ty po ozdro garnuchu. 10 zł. Ty zapłacisz? A ile mogę zarobić tutaj? Jakieś fanty dostaniesz. Fanty? Dobra, wchodzę w to. Czy pogadać z Ryśkiem? Rysiu, jest jakaś robota? Tak, z nim pogadać. Okej, okay. Wiem o co biega. Dobra, zabrać to brudne. Okej. Okay. Okej. Okay. Gdzie jestem iść? Tutaj. O. Pst, Morziu, masz ogarnąć jakąś kosę? Ogarnąć jakieś fajki, jointa, jakieś... Fajki, mam dzisiaj 9 fajek, mogę ci sprzedać, ale Bartomin, potrzebuję czegoś ostrego. Pozdrów Batucha na dzisiejszej nocy uciekam z więzienia. Pozdrowiłeś. Mam ucieczkę, kurwa. Wykradniemy się kiblem, znalazłem dziurę. Skrobałem ją, kurwa, 15 miesięcy. Możemy dzisiaj uciec, tylko potrzebuję nożyka, kozika albo jakiegoś śrubokręta. Załatw coś. Nie mogę długo gadać, bo się skapną. Musimy tutaj rozmawiać między tymi sztyftami. Spierdolamy dzisiejszej nocy, o 3:30. Strażnik idzie po bułkę zawsze i schodzi z tego, z drabinki snajperskiej. To nie mogę gadać, ile chcę, na dożywocie jestem, no to stary, dożywocie to się idealnie składasz, będziesz dzisiaj wolny. Piszesz się? Tylko potrzebuję nożyka. Albo jakiegoś paralizatora. Czegoś potrzebuję, żeby kogoś ogłuszyć. No i przy okazji ten nożyk też by się przydał, no. Zagadaj do tej ekspedientki, co się opiera o szybę. Możesz tak, możesz sobie, jak potem zgarnę, to sobie żelazko możesz wziąć. Tak, żelazko, tak. Żelazko. Ale jak ja wyniosę żelazko? Ciężkie jest, ciężkie. Ten nożyk byłby, wiesz, mobilny, do kieszonki bym go wsadził. Jakieś proszki czy coś. To siedzisz na dożywociu, wszystkich tutaj znasz, no noża nie możesz skołować? To kosztuje. Dobra, ile to by kosztowało? Ile masz kasy? Mam przy sobie 1433 dolary. To jest wszystko, co tu mam. Wszystko, co mam. To mało. Ja pierdolę, jak to mały, jesteśmy w pierdlu, gościu. I mam kości do gry. 9 papierosów i wodoodporny tu i do telefonu. I zapalniczkę. Mam zapalniczkę, właśnie, wariacie. Ulala, możemy sprowokować pożar. Tak, to wszystko się robi łatwe, dobra. Nie w pralni czasem. Możesz sobie na kuchni, to nie kuchnia. Ale chłopie, my uciekamy, nieważne, gdzie sprowokujemy, my uciekamy dzisiaj, będziesz wolny. Tutaj jeszcze słyszymy o pranie. Za chwilę trzeba rozkminić ucieczkę z wariatem. Kurwa, ile to trwa. Nie wiem, czy się pralka nie zepsuła. Bo suszy i suszy. Byku. Psst, byku. Co tam się dzieje? O. Dobry wstęp do pornosa. Siemanko, malańka. Chyba coś się stało z moją suszarką. Ej, baby. Co jest, kurwa, grane? Czemu ona nie chce mi pomóc? Ty, może coś się zepsuło? Halo? O, to jakieś... coś się dzieje. O, siema, ty, ona tu łazi, człowieku? I ona nas słyszy, czy nie słyszy? Woła do niej, maleńka, pomóż mi z pralką. Co się stało? A, nic, suszarka chyba się zacięła. Suszyło i suszyła, było wszystko suche. Pani strażnik, mam już suche pranie. Tam właśnie, prasowanie. Tutaj będzie mi troszkę gorzej szło. Gdzie tu jest żelazko? O, tu się prasuje, prasu, lecimy z tym. Oh yeah. Tutaj paniuśka. No nie, że zrobili to więzienie. Panie strażnik, dużo tutaj pracuje ludzi na tym, na pralni? Dużo. Jakieś przypały się dzieją? Awantury? Czy spokojnie raczej? Nic się nie dzieje. Jasna sprawa.
odłożymy je tam na półkę. Widzę wolne miejsce. A dobre żelazko, tylko ciężko będzie Sebastian. Je, wiesz, odczepić przy strażniczce. Sprawdzisz dzisiaj wiadomości na Insta. Chodzi o tą zrzutkę na wózek inwalidzki. Jest to dla mnie bardzo ważne. Bez pomocy będę jeździć, ale na sankach. 5 zł. Prosta sprawa, może nawet sanki jeszcze skołujemy do tego. Będzie sprawdzane. Tak, jasne. Czy potrzeba coś jeszcze? Bo widziałem tam więcej tego syfu. Slaniec 2. A baba werby jak zwykle gra z ciem w dupie XD. 50 zł. Dziękuję, X-Ulaniec, witam serdecznie, dzięki. Tylko problem w tym, że już jakby zabrakło kartonów, do których mogę pakować brudy. Wszystkie kartony się skończyły i worki. Pani strażnik może wie, gdzie bym znalazł dzięki jakieś kartony? Wygrałem pierwsze większe pieniądze na nowe słuchawki i zawód typer pozdro. Dzięki. 5 zł. Pst, świeżak, ono tu. Słucham? Beczy panie strażniku, słuchaj pan. To by... radę jakoś... Nie ma... zagadać do niej, w pewnej sprawuni. Dobra, okej. Jest sprawa, że mamy kółko teatralne i rzeźbimy teraz figurki. Mamy konkurs na najlepszą figurkę. No i wie, żeby dobrze porzeźbić, potrzebuję czegoś ostrego. Takiego coś będę mógł przebijać drewienko, w którym dłubię. Wie pan o co chodzi, potrzebuję kosy. Albo dłuta do rzeźbienia, właśnie, chciałem powiedzieć dłuta do rzeźbienia. Dałoby się coś takiego ogarnąć? Oczywiście między nami, żeby naczelnik nic nie wiedział. I siwy, raczej łysy. Żeby łysy nic nie wiedział. Między nami, tak. Dłuto i madełko. Ten konkurs jest bardzo dla mnie ważny, bo jeśli wygram, no to dwa miesiące można wyroku. Wyrok, no skrócić ci wyrok ci mogą. Jak ktoś to tylko to rzuca myśl, idę popracować. Okej. Nie no, pomyślę nad tym, nie? Dobra, on ją zagadał. Spierdalamy stąd. No i z tym. O kurwa, nieudane. Dobra, to obok kraty wychodzimy. Becky. Siema państwo z chłopów z sklepu rowerowego. Siema, kowariaciku. Żeby się za robotę wzięli, pozdro. O, w końcu wolność. Dzięki serdecznie. Bierzcie się do roboty, wariaty, tam na rowerowym. Trzeba kręcić, wariaciku. No dobra, Kawusia. Pierwsza Kawusia na Wolce. Jak tam, Johnston? Do której dzisiaj robisz? Wylali cię? A, wylali cię na obchód zewnętrzny. Już nie chodzisz po celach. Wiem o co chodzi. Utrata od pracy, zarobku i pasji. To jest najgorsza rzecz. Dobra, ja spierdalam. Trzymaj się. A właśnie, nie ma tu jakieś podwózki dla więźniów byłych osadzonych? Nic nie ma. Dobra, trzymaj się. A, telefonu nie ma. Kurwa mać. Nie zadzwonię po taryfkę. Halo? Dobry byku, ja potrzebuję telefonu. Tak, został mi zarekwirowany telefon. Złoty łańcuch oddaliście, ale telefonu nie oddaliście. Proszę go o zwrot, czekam na zewnątrz, do widzenia. LC, wagon cappuccino. Dobra, wagon. O, dzień dobry, słuchaj, telefonu mi nie oddaliście. Miałeś pisany? Miałem przypisany. Zostawiłem to w pudełku. Papciu. Łańcuch, telefon, nie ma marynarkę, koszulę. Jak kiedyś mam nadzieję, że będą. Bo gdzie ja zmieszczę mojego bydlaka? 5 zł. Będą jak kiedyś jeszcze. Wszystko będzie jak kiedyś. Jasne, że tak. Telefon zarekwirowany. Stary Siemens C30. Na Logan Cappuccino nazwisko. Tak się wydaje mi się, że ktoś sobie po prostu przywłaszczył z mojego kartoniku. Nie chcę być, wiesz. Nie chcę się tutaj domagać, nie chcę robić awantur, więc chcę załatwić tylko to z tobą, no tutaj, między nami. Jak widzisz, od nowa zaczynam życie, już nie jestem w pasiaku. Znaczy w pomarańczowym tym wdzianku. Co, nie widzę tego, jest. Ale z tego co pamiętam, to dość długo u nas jesteś, nie? No to należy mi się chociaż jakieś źródło komunikacji. No coś, żebym ze światem miał łączność, taksówkę sobie zamówić czy coś. Wiesz, co gdzie będę z buta drałował przez pół autostrady? A nie, stracę. Co to jest? Masz telefon. Niech będzie. Okej. Dobra.
Dzięki wariacie, dzięki za pomoc i zatrzymaj się. I mam nadzieję, że nie do zobaczenia. No, ja mam nadzieję, że do zobaczenia, ale w innych okolicznościach. A, no to da, oczywiście, że w innych okolicznościach. No i mam nadzieję, że do zobaczenia z panią tutaj strażniczką. Całkiem nie za szlufa, ale mocno taka, wiesz, zajebana na robotę, zasadami. Bez podjazdu, bez podjazdu. Ale tak, dokładnie. No nic, zobaczymy, czy w ogóle ta osoba podjedzie, nikt nie odbiera. Patrzę tutaj w aplikacji, jest jeden taksówkarz, a jedyny taksówkarz w tym mieście jestem ja tak naprawdę, czyli wysłałem zgłoszenie do siebie. Ja pierdolę. No nic, w takim razie muszę iść z buta. Czeka mnie robota jeszcze, do zobaczenia. Mam nadzieję, że w lepszych warunkach, elo. To nie za podwózka będzie.